nagrać. Słuchajcie, teraz proszę być w topa, proszę o wyrozumiałość. To jest tango, które żeśmy zrobili dokładnie przedwczoraj. Ale słuchajcie, to jest bardzo ważny problem społeczny. To nie ma się co śmiać, nie ma co tutaj hi-hi-hi. Jest to tango bardzo aktualne. Nie wiem, czy słyszeliście, że wyszedł taki przepis, że osoby powyżej 120 kilo nie mogą korzystać z rowerów miejskich w Torino. Także to jest tak. Grubym do płaczu, chudym do śmiechu. I od razu macie ilustrację, jak nie powinien wyglądać użytkownik Veturilo i jak powinien, prawda, wyglądać użytkownik Veturilo. No i mam nadzieję, że się nie posypiemy w teczcie, także... Jeżeli ważysz 120 kilo, to nie dla ciebie jest już Veturilo. Gdy wtrażalałeś, mówiłeś, trwaj chwilą, a teraz powiesz adios Veturilo. Preferowałeś ostrą wyżerkę, więc się pożegnaj z miejskim rowerkiem. Wszystko jest w życiu kwestią wyboru, w stronę fitnessu czy w stronę hardkoru. To jest tango Veturilo, tango tych, co żyją chwilą. To jest tango otłuszczonych, przez społeczeństwo wzgardzonych. To jest tango nad tankami, tango z odważnikami. Ono cię chce obudzić, żebyś się mógł odchudzić. Cudownym dzieckiem pedałów cię zwalę, gdy do kolarstwa za młodą namawiamy. Teraz pedały już nie będą ci śpiewały, ależ ty oskręcisz mamy. Tobie dziewczyno też nie zaśpiewają, bo tu puszystych nie poważają. Wrzuć kilogramy i z serca wrzuć kamień, nie bądź idiotką, wywiotką się zamień. To jest danego Veturilo, tango tych, co żyją tylko chwilą. To jest tango odpuszczonych, przez społeczeństwo wzgardzonych. To jest tango nad tankami, tango z odważnikami. Ono cię chce obudzić, żebyś się mógł odchudzić. Chciałaś mieć tyłek jak Kardashianka, nie uwzględniłaś na brzuchu obmarzanka. Teraz na cito musisz go spalić, by Veturilo ci nie zabraniały. Też się z tego letargu obudzić, żeby być znowu podobnym do ludzi. Osobistego zatrudnić trenera, jak go opłacisz, to nie starczy na burgiera.